Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Deką, część druga. Szklarstwo, Południowe Republiki i zajęcia dodatkowe. Po obronie zwróciła się do mnie pani profesor Kamińska, która pracownik naszego instytutu, która prowadziła w naszym instytucie w Zakładzie Historii i Kultury Materialnej pracownię historia rzemiosł i manufaktury. I zaproponowała mi, żebym się zajęła historią szklarstwa. No więc właśnie początkowo miałam duże opory ze względu na to, że już właśnie to srebro mnie bardzo interesowało. No ale jednak pani profesor bardzo, bardzo tutaj jakoś zachęcała mnie, a zaraz właśnie w tym 63 roku zgłosiła mnie na kongres. Istnieje taka od wielu lat międzynarodowa organizacja Stowarzyszenie Badań nad Historią Szkła. I ten kongres odbywał się w Damaszku w Syrii. I pani profesor właśnie tam mnie zgłosiła z referatem, no więc właściwie nie miałam wyjścia, musiałam się, co prawda w pracy mojej doktorskiej, no bo tak jak powiedziałam, ona obejmowała właściwie wszystkie główne zabytki, no więc oczywiście i tym szkłem, importami szklanymi, paciorkami, biżuterią, naczyniami się już zajmowałam. No ale w związku z tym kongresem musiałam się jednak skoncentrować na szkle. A jeszcze właśnie wszystko się bardzo dużo wydarzeń na ten 63 rok złożyło, bo jednocześnie dostałam z Akademii stypendium na 3-miesięczny wyjazd do ówczesnego Związku Radzieckiego. I we wniosku ja prosiłam przede wszystkim o możliwość wyjazdu do południowych republik, bo właśnie stale myślałam o tych kontaktach, zarówno o srebrze, jak i potem o szkle, że tam można szukać właśnie tych źródeł, które no, dostarczały właśnie tych wyrobów tutaj na ziemię słowiańskie i między innymi do Polski. No i rzeczywiście się tak złożyło, że dostałam to stypendium. Także jeszcze przed kongresem byłam nie tylko w tych południowych republikach, też właśnie i w Moskwie, w Leningradzie, ale szczególnie te południowe no, były zarówno z punktu widzenia zawodowego, jak i no, ogólnego obrazu no, kultury, cywilizacji, krajobrazu nawet no, dla mnie fascynujące. I poza tym no, zadziwiła mnie właśnie ta ogromna jakaś życzliwość, koleżeńskość koleżanek i kolegów z tamtych placówek. Także właściwie miałam dostęp do wszystkich zabytków i skarbców i rzeczywiście tam zebrałam no, materiały. Co prawda to akurat no, na każdą tą Republikę wypadało mało czasu, no ale fotografowałam te zabytki, rysowałam. Poza tym właśnie organizowano objazdy. Także rzeczywiście ten wyjazd nie dość, że był fascynujący, to dostarczył mi materiałów, które do tej pory nawet wykorzystuję. I jak wróciłam, to właśnie tutaj pani profesor Kamińska i pan profesor Henzel, bo okazuje się, że były jakieś kłopoty w akademii, nie bardzo chciano mi przyznać ten wyjazd do Syrii. Także był tak wisiał na włosku, ale no w rezultacie właśnie oboje państwo rzeczywiście, za co jestem im ogromnie wdzięczna, spowodowali, że pojechałam na kongres, oczywiście z ogromną tremą i stresem, bo po raz pierwszy miałam wygłaszać referat w zupełnie
obcym środowisku. No ale z drugiej strony właśnie, że poznałam ludzi, których znałam tylko z literatury i no bo to te kongresy są ogólnoświatowe. Także to było dla mnie no, i ogromnie pouczające, ogromnie sympatyczne. Poza tym kongres był znakomicie zorganizowany i właściwie jeden, chyba jeżeli nie najlepiej, z tego względu, że był dla wszystkich uczestników przewidziany objazd właściwie po całej Syrii, a po zakończeniu właśnie tego oficjalnego objazdu jeszcze była możliwość jeszcze dodatkowo właśnie kilka osób, między innymi ja, właśnie żeśmy się zgłosili na uzupełniający objazd. Także wtedy rzeczywiście przede wszystkim no, ogromne wrażenie zrobiła Palmira. To dużo zdjęć zrobiłam właśnie stamtąd, bo tam żeśmy w ogóle chyba poświęcili cały dzień i no, zwiedzanie było bardzo szczegółowe, jakkolwiek jest to ogromna przestrzeń, ale wszystko, co najciekawsze, żeśmy zobaczyli. Poza tym, no to właśnie poza tym stanowiska już w innych miastach, muzułmańskie, ale też bardzo dużo, i to mnie osobiście bardzo zdziwiło, że bardzo dużo pozostało budowli zbudowanych przez krzyżowców i to były potężne budowle, zarówno kościoły, jak i zamki, twierdze. I w większości to się w różnym stanie zachowania właśnie się zachowały, a poza tym co ciekawe, że właśnie do tych budynków późniejsza ludność no, doczepiała jakieś takie gliniane, nie gliniane, jakieś w fatalnym stanie swoje, które są w tej chwili w fatalnym stanie właśnie jakieś takie, no trudno powiedzieć, że to budynki, to były jakieś takie budyneczki, komórki, coś takiego, a nawet, co ciekawe, w tych ogromnych gotyckich kościołach właśnie wewnątrz budowano też jakieś takie małe budynki mieszkalne. Także no to bardzo, no mnie to bardzo właśnie osoby, które się zajmują i tym okresem i wyprawami krzyżowymi, na pewno dla nich nie jest to rzecz no, taka zwyczajna. Natomiast na mnie to zrobiło no, duże wrażenie. Poza tym też no właśnie tam jeśli chodzi o wsie różne, to często się spotyka, że jakaś kolumna rzymska na przykład budowana jest taką lepiankę jakąś. Także no właśnie kapitalny obraz tego przenikania starożytności w życie wtedy współczesne, no bo teraz to w ogóle tam to wszystko inaczej wygląda, no miało miejsce. Poza tym właśnie w południowej z kolei Syrii tam były takie wsie aramejskie, także też jakieś takie dziwne budynki z gliny robione w postaci kopców. I to wygląda z daleka, jak się jedzie samochodem, właśnie jakieś takie, jakby takie duże termity tam były. Także no, szalona różnorodność kultury, cywilizacji, zwyczajów. A poza tym, no właśnie zawodowo był też to bardzo, bardzo ciekawy dla mnie pobyt, no bo w tych muzeach, co prawda niektóre zorganizowane w sposób archaiczny, ale tym niemniej zabytków właśnie było sporo z różnych okresów i to z tych dwóch dziedzin, którymi się wtedy interesowałam, to znaczy i złotnictwo i szklarstwo. No i potem już właściwie przy tym szklarstwie jakoś zostałam. Zresztą pani profesor Kamińska właśnie wciągała mnie w różnego rodzaju prace. I też, jak wspomniałam, właśnie te kongresy były organizowane przez takie międzynarodowe stowarzyszenie, które w strukturze tego stowarzyszenia były lokalne, miejscowe komitety, więc w krajach, gdzie było więcej osób zajmujących się szkłem, powstawały komitety. No i właśnie w Polsce
Pierwszy taki komitet powołał profesor Lorenz, został przewodniczącym, potem pani profesor Kamińska była wiceprzewodniczącą i stworzyła taki duży zespół osób, zachęcała do zajmowania się historią szklarstwa i rzeczywiście był to okres, kiedy dużo ludzi zdecydowało się wiązać swoją przyszłość zawodową właśnie z tą dziedziną. Także powstał dosyć spory taki zespół, który współpracował przez wiele lat i różne prace były podejmowane. Potem zresztą przemysł szklarski też się, tam była grono osób, które się zaczęło zajmować historią tego przemysłu. Także zaczął finansowo trochę wspierać komitet, zwłaszcza w okresie przygotowywania badań milenijnych. Właśnie panowie z przemysłu postanowili zorganizować obchody tysiąclecia szklarstwa polskiego. Także i wtedy właśnie była ta ściślejsza współpraca z tym Polskim Komitetem Stowarzyszenia, tego AIHW to się asocjacją nazywało. Także ja coraz bardziej właśnie wciągałam się i byłam wciągana w tego typu pracę. Potem zaczęłam opracowywać różne zabytki, zespoły. Potem no jeździłam rzeczywiście kolejno na kongresy, które były organizowane w różnych krajach, państwach europejskich. Tam referowałam. Po profesorze Lorenzu, profesor Lorenz przekazał kierownictwo tego komitetu profesorowi Durko, który był dyrektorem tej Muzeum Historii Miasta Stołecznego Warszawy, a z kolei profesor, jak przeszedł na emeryturę, przekazał mnie, no i ten komitet działa nadal tutaj w Instytucie. No oczywiście nie z takim rozmachem, jak moi poprzednicy prowadzili, no głównie ze względu na to, że po pierwsze no właśnie nie ma sponsora, który by zasilał, a poza tym no niestety dużo właśnie osób, które, no między innymi profesor Olczak, no niestety już odeszły i także, no a młodzież w tej chwili, no jest kilka młodych osób, które robi prace doktorskie, czy zajmuje się tą problematyką, no ale niestety teraz, no właśnie nie mając w perspektywie gwarancji zatrudnienia stałego, no nie wiem, czy zostaną przy tej dziedzinie i no boję się, że właśnie znowu tutaj grono badaczy się szalenie skurczy. Także to byłoby może jakoś w skrócie przebieg moich działań w zakresie archeologii. Ale jeszcze chcę dodać, że poza właśnie naukowymi pracami, zainteresowaniami, no to w Instytucie byłam wciągana w innego rodzaju prace, no więc tam profesor Hensel powoływał mnie do różnych komitetów międzynarodowych czy lokalnych, gdzie sekretarzowałam, no a przede wszystkim już od lat późnych 60. do prac różnego rodzaju redakcyjnych. Więc redagowałam, byłam sekretarzem redakcji kilku tomów polskich badań archeologicznych, a potem przeszłam kolejne stopnie wtajemniczenia redakcyjnego w redakcji Archeologii Polski, której jestem od 2004 albo 2000 roku redaktorem. Także poza właśnie pracą zawodową, no bardzo dużo miałam jeszcze innych zajęć i to jakoś musiałam łączyć te wszystkie zajęcia.